Błogosławiona Salomea była córką polskiego króla Leszka Białego i Grzmisławy, a siostrą Bolesława Wstydliwego. Urodziła się w roku 1212. Od młodości uczyła poczciwa matka pobożności córki, a ziarno jej na dobrą padało rolę. Maleńka Salomea była skromną i pobożną i miłosierną dla ubogich. Zwyczajem ówczesnym na podstawie układu z królem węgierskim przeznaczyli ją rodzice już w 4. roku życia na małżonkę dla Kolomana, syna królewskiego, i wkrótce wysłali ją na wychowanie na dwór węgierski. Tutaj ćwiczyła się dalej w pobożności i anielskim życiem chwytała wszystkich za serce. Podanie niesie, że po ślubie nakłoniła męża swego do zachowania cnoty czystości i do prowadzenia doskonalszego świątobliwego żywota, na co tenże się zgodził. Szczęśliwe to było małżeństwo, które myślało o własnym udoskonaleniu i starało się pełną dłonią czynić ludziom dobrze. Po śmierci króla Andrzeja synowie jego Bela i Koloman podzielili się królestwem. Bela został na Węgrzech, a Koloman osiadł w księstwie halickim na Rusi, gdzie panował lat 25. Po jego śmierci Salomea, godząc się z wyrokami opatrzności, opłakawszy śmierć jego, postanowiła porzucić świat i w klasztorze umartwione prowadzić życie. Wstąpiła więc do klarysek w Zawichoście, zrzuciła królewskie szaty i ubrała habit zakonny i poświęciła się zupełnie Bogu na służbę. Panny polskie, naśladując świątobliwą królową, porzucając świat i dostatki, wstępowały także do tegoż zakonu i prosiły Salomeę, aby ona była mistrzynią ich życia i drogowskazem na drodze doskonałości. Liczba powołań zakonnych była tak wielka, że Salomea jeszcze za życia zbudowała kilka klasztorów żeńskich w rozmaitych stronach kraju i kierowała nimi roztropnie i przezornie. Świątobliwy żywot pełen pracy i poświęcenia dla drugich zakończyła w 1268 roku i pochowana została w kościele ojców franciszkanów w Krakowie. Na podstawie licznych cudów, jakich doznawali ludzie za jej przyczyną, zaliczył ją papież Klemens X w poczet błogosławionych.